To jest bardzo ważny dzień dla mieszkańców Brzezinki. 73 lata temu nikt nie spodziewał się, że nagle zostanie wyrwany z własnego domostwa. W piecu palił się ogień, dzieci sobie po izbie baraszkowały, a tu nagle trzeba się zwijać. Furmanka i 20 minut i nas nie ma. A później wracamy do nicości, do pustki. Kiedyś zaczynaliśmy budowę domu wnukom tych mieszkańców, którzy byli wysiedleni. I cośmy napotkali? Fundamenty poprzedniego domu. Ten dom był budowany od nowa. Po wojnie, pierwszej wojnie światowej, Brzezinka była piękną, bogatą miejscowością. Tutaj działała fabryka papy, tutaj działała fabryka omak, tutaj była cegielnia, tutaj były domy ceglane, murowane. I to wszystko zniknęło. Ci ludzie, którzy jeszcze żyją, to oni doświadczyli tej gehenny. Tego wszystkiego, co nie można nawet opisać. Jak można dzieci wyrwać ze snu, z pierzyn, spod kołdry i wywlec gdzieś nie wiadomo do obcych ludzi, gdzie była zakwaterowana jako piąta rodzina, jako szósta rodzina. To było coś niesamowitego. Dla nas obecnie żyjących to jest niewyobrażalne. My chcemy wspierać przy budowie przedszkola dla Brzezinki. My chcemy wspierać budowę szkoły we Włosienicy. Nasze cele są o wiele szersze. Oczywiście pierwszym krokiem to jest właśnie ta wystawa, o której ja wspominałem, o której wspominała pani wójt, tu w tym obiekcie Centrum Obsługi Turystów. Kto ją przygotowuje? Wystawę przygotowuje Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość 21, którego jestem prezesem i my w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania środków na ten cel. Dzisiaj upamiętniamy 73. rocznicę wysiedlenia mieszkańców Brzezinki i okolicznych miejscowości, którzy na skutek budowy KL Birkenau stracili swoje domy. Wysiedlenia były nie tylko w tym terenie, ale również okolice tutaj Zaborza, Dworów, Monowic. Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość 21 powstało tutaj, aby utworzyć wystawę pod tytułem Dom Utracony. Wystawa będzie poświęcona wysiedlonym właśnie mieszkańcom Brzezinki i okolicznych miejscowości, którzy stracili swoje domy. Planujemy, aby ta wystawa była otwarta jeszcze w tym roku. Wystawa będzie się mieściła w nowo powstałym obiekcie Centrum Obsługi Turystów w Brzezince. My walczymy teraz o odszkodowania, które ludzie tutaj zginęli i zabrane przez mieszkańców, którzy tu mieszkali. To było około 600 domów, około 4000 mieszkańców. Do tej pory część dostała odszkodowanie, a od tej pory nie dostała pozostała część żadnego odszkodowania. My jako stowarzyszenie zaczęliśmy walczyć o te odszkodowania dla mieszkańców, którzy zginęli tutaj i dostali majątki, zniszczyli majątki. Wiele nam pomaga pan były poseł Rydzoń, który walczy o te nasze odszkodowania. Pomaga nam jako, nie tylko jako poseł, ale jako też naprawdę radca prawny i tym podobnie. To są ludzie, którzy czekali 70 przeszło lat, aby otrzymać jakieś odszkodowania. Są to starsi ludzie, schorowani, potrzebują naprawdę wsparcia materialnego, aby mogli otrzymać jakieś nawet wsparcie materialne na lekarstwa, na leków, na tym podobnie i podobnie. No, walczymy o to, czy się nam uda. Myślę, że będzie to w dobrej myśli, jako się nam to uda. No, coraz więcej przybywa ludzi na to spotkanie, coraz więcej docenia te tablice pamiątkowe, które tutaj są pokazane. No, liczymy się z tym, że jeszcze więcej zostanie na ten rozszerzony temat i pogłębią niektórzy ludzie wiadomości na temat, kiedy powstanie Izba Pamięci.